Święty Stanisławie, kiedy zacząłeś myśleć o wstąpieniu do zakonu Jezuitów? Już po pierwszym zetknięciu się z Jezuitami w szkole w Wiedniu uświadomiłem sobie, że pragnę wstąpić do tego zgromadzenia. Jednak momentem decydującym było niezwykłe wydarzenie. Kiedy w grudniu 1565 roku ciężko zachorowałem, objawiła mi się Maryja z dzieciątkiem Jezus. W tym niesamowitym widzeniu Matka Boża poleciła mi wstąpić do zakonu jezuitów. I od tego momentu gorąco pragnąłem to uczynić. Słyszałem, że wcale nie było to takie proste. Masz rację. Byłem za młody i aby wstąpić do zakonu, musiałem mieć zgodę rodziców. Napisałem list do taty, prosząc go o zezwolenie, ale otrzymałem zdecydowaną i gniewną odmowę. Wiedziałem, że tato nie zmieni zdania, bo ma silne poczucie dumy szlacheckiej i marzy o wielkiej karierze dla mnie i dla mego brata. Wtedy potajemnie uczyniłem ślub, że zrobię wszystko, aby wstąpić do zakonu. To rzeczywiście była trudna decyzja, ale czy to prawda, że mnie uciekłeś do Rzymu, by zostać zakonnikiem? Jeden z naszych opiekunów, ojciec Antonio, poradził mi, żebym udał się do ojca prowincjała Piotra Kanizjusza do Augsburga. A jeśli on nie będzie mnie nie chciał przyjąć, to powinienem iść do Rzymu, do samego generała Zakonu i jemu opowiedzieć o całej sprawie. Tak też zrobiłem. Jak się dostałeś do Rzymu? Przecież wtedy nie było samolotów ani samochodów, a to bardzo duża odległość. W tamtych czasach chodziło się pieszo lub jeździło się konno. Z Wiednia do Augsburga przeszedłem 620 km, a z Augsburga do Rzymu 1180 km. Ta wędrówka trwała blisko miesiąc. Najważniejsze, że gdy przyszedłem do Rzymu, trzy dni później zostałem przyjęty do nowicjatu. Czym się zajmowałeś w zakonie? Nasze zajęcia w nowicjacie rozwijały się w dwóch kierunkach: życia religijnego oraz pracy fizycznej i umysłowej. Założyciel jezuitów, święty Ignacy Loyola, zalecał, aby nowicjuszy uczyć nie tylko pobożności i wyrobienia duchowego, ale także ćwiczyć w posługach domowych i pracach fizycznych, wymagających pokory i posłuszeństwa. Tym wszystkim posługom oddawałem się z zapałem i pokorą zawsze miałem pogodę ducha i uśmiech na twarzy, nawet kiedy wynosiłem kubły z odpadkami, szorowałem kamienie podłogi, lub usługiwałem chorym w szpitalu.